Oglądajcie Poli Studio. Poli Studio. Hej, Kaześ to bywał? Kupił jak se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostał jak w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo siećkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! La Rose Vision posiada kompletny serwis usług optycznych. Oferujemy darmowe badanie wzroku oraz najlepsze ceny. Honorujemy wszelkie ubezpieczenia i recepty. Mówimy po polsku, ukraińsku, węgiersku, włosku i słowacku. Zapraszamy! Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały. Fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Zapraszamy do Credit Union. 4% świąteczna pożyczka czeka na Państwa do końca stycznia. Z okazji 200. rocznicy założenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, prowincja Wniebowzięcia zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach. W poniedziałek 18 stycznia o godzinie 19 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze sprawowana będzie uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz kardynał Thomas Collins. Zaś w czwartek 21 stycznia o godzinie 18 w Pearson Conversion Center w Brampton odbędzie się jubileuszowy bankiet. Wieczór będzie wypełniony świadectwami młodych ludzi, rodzin, przedstawicieli parafii i organizacji, a także występem polskiego aktora i wokalisty Jacka Wójcickiego. Wykwintna kolacja z winem. Bilety w cenie $50 do nabycia w oblackich parafiach lub pod podanym numerem telefonu. Parafia świętego Stanisława Kostki w Toronto zaprasza na uroczystości z okazji 80-lecia pracy duszpasterskiej ojców oblatów w parafii oraz w archidiecezji Toronto. W środę 20 stycznia w kościele przy 12 Denison Avenue. O godzinie 15 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta dziękczynna, której przewodniczył będzie ojciec Marian Gil, prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej prowincji Wniebowzięcia. Parafia świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton zaprasza na biesiadę w sobotę 23 stycznia o godzinie 18 w sali bankietowej Millennium Gardens przy 20 Polonia Avenue. Smaczna kolacja z winem i zimny bufet, koncert Andrzeja Cierniewskiego oraz zabawa taneczna z zespołem Non-Stop. Bilety pod podanym numerem telefonu w biurze parafialnym. Parafia zaprasza także na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu laureatów 10. Festiwalu Kolęd i Andrzeja Cierniewskiego w niedzielę 24 stycznia o godzinie 14.30 w kościele św. Eugeniusza de Mazeno przy 1252 Stills Avenue. Koło Przyjaciół Harcerstwa przy szczepach Wieliczka i Wigry zaprasza na karnawałową zabawę harcerską w sobotę 23 stycznia od godziny 7 wieczorem do 2 w nocy w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Do tańca gra zespół Gosia i Jacek Band. Gorąca kolacja, kawa i ciasto. Bilety do nabycia pod podanym numerem telefonu oraz w niedzielę po mszach świętych w sali parafialnej Kościoła Świętego Maksymiliana Kolbe. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na cele Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie.
Polski Klub Myśliwski w Kanadzie zaprasza na swój bal karnawałowy w sobotę 30 stycznia w Millennium Gardens Banquet Center przy 20 Polonia Avenue w Brampton. Do tańca gra zespół Polanie. Degustacja dziczyzny, obiad z deserem, loteria fantowa, w której główna wygrana to gift certificate na $850 do realizacji w firmie Piast Travel. Bar czynny od godziny 18. Informacje i bilety w biurach Piast Travel, księgarniach Pegas oraz w sklepie Joe & John Delikatesy w Mississadze. Państwo Barbara i Mieczysław Lewiccy, organizatorzy zbiórki na przeprowadzoną na Florydzie wyjątkowo kosztowną operację nóżek dwuletniej Julki Piskorskiej z Lubartowa, zawiadamiają, że rodzice Julki, Dorota i Waldemar Piskorscy, przebywający wraz z córką przez kilka dni w Toronto, pragną wyrazić wdzięczność wielu osobom, dzięki których wspólnej akcji dobroczynnej udało się uratować nóżki Julki przed amputacją. W tym celu zorganizowano dwa spotkania. W piątek, 22 stycznia, po wieczornej mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze oraz w niedzielę, 24 stycznia, po mszy świętej o godzinie 11 w kościele świętego Antoniego przy 40 John Street w Oakville. Przypomnijmy, że po 8 miesiącach leczenia w klinice doktora Paleya w West Palm Beach na Florydzie, przejściu kilku skomplikowanych operacji i długiej wstępnej rehabilitacji, dwa tygodnie temu, po 2 miesiącach od założenia, został wreszcie zdjęty gips z nóżek Julki. Obecnie ta mała, dzielna dziewczynka już chodzi i czuje się świetnie. Pan Krys Korwin-Kuczyński, prezes Towarzystwa Przyjaźni Miast Toronto i Warszawy, mającego swój wkład w uwieńczone sukcesem działania dla ustanowienia w Kanadzie Dnia Jana Pawła II, zwraca się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe młodzieży z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, która pragnie uczestniczyć w przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, lecz boryka się z trudnościami materialnymi. Ci z Państwa, którzy zechcą złożyć dotację na ten cel, proszeni są o wystawienie czeków na St. Maximilian Kolbe Church Youth i przesłanie ich na podany na ekranie adres parafii. Za wszelkie wpłaty mogą Państwo otrzymać zaświadczenie do odpisu podatkowego. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.